No co? No dobra, dobra. Który to rok? 19? Tak. 284. 284? Tak. I takie obrączki. Idzie na 40 km w linii prostej, w garwolinie na targu. Pokażemy, co to za kosa. Jest bardzo mądry, mądry gołąb. Szerokość. To zobaczymy. To tak. Która jest godzina? No rano go puściłem. 5.52. Za 10.06. Kierunek obrał dobrze. Zobaczymy. Kółko pierdolnie jeszcze spojrzy. Na właściciela i wybrze buta. Dobra, już. Już zaczyna. Zobaczymy, czy pójdzie. Kawałek uleci i pierdolnie z góry, to mnie sam, kurwa. Ale stąd to dębina, to kurwa. Zaraz do góry, z góry sam pierdolnie to ma. No Buda, patrz, już, poszedł. Tato. O, już. Buda, pójdź mi przyrzec 40. No, to puszczany był przy mnie tak samo, bo mogę potwierdzić. Poszedł. Puścił go na tamtym, kurwa, placu i poszedł na miejsce. Masz go jeszcze? Tam jest, idzie. Jeszcze to wraca. Wróci, to wróci. Nie, to wróci. Ja go biorę pytanie, jak wróci, zamykam defensywę. Nie, no to jak, słuchaj, jak wrócił na 40, to już ma... No to łaskawego wchodzę w jedną lotkę, poszedłem na 40 km, wziąłem go, zamknąłem, chyba to oddał. Chyba w porządku, jadam. No, oddał mi go, ale go zamknąłem, jeszcze nie przyjdzie, dam mu szalicę i dopiero... Teraz chyba poszedł. Takiemu warto dawać jeść. Ale tak już zostawia jeden na tysiąc. Nie, no wiadomo. Co, nagrywać jeszcze, czy już? No już, jak poszedł, to poszedł. Jesteśmy w Karwolinie, jak zwykle u mojego kolegi. Nic specjalnego, o młodzieży trochę. No i kajak. Kurde, zimno ci. Nie wiem, Mariusz mówi, żeby kończatych szukać. Ale starych czy młodych? Młodych. Dla niego? Tak. O taką kiedyś mieliśmy kosę. No, to o, to jest potencjał. Aj kurwa, to chodzi. Jest potencjał. Nie ma ciemnych wcale, żeby to kupić? Idziemy dalej. I tu pokażemy. Co? O tam właśnie, tam te fajne. Zobaczymy te krymeczki, jaka cena tych krymeczków. Dzień dobry. Dzień dobry. Cała pana? Jaka cena? 300 zł. Nie będzie człowiek taki, co potrzebował. Szkoda, że czarno z żółtym, nie? No. To fajnie. To idziemy tam, czy nie? Nie. Szukać lotki. Przelotki znowu. Lotki, przelotki. Powoli, powoli. 3,5 zł, ale fajne taki. To są fajne te. No to miłe. Tylko tutaj ten ma, widzisz, koronę już ma trochę. I inny kolor. No. Samiczka lepsza. O, tu fajne murzyny kosmaty. Tak. Po ile? Wszystkie? Ale to łapciate są. No, łapciate koronione. 3 pary i 2 młody. Po ile? Wszystkie? No ogólnie. Po 4 diki jak wszystko. Ile też jest czerwone? 500. No i tak spory targ jest, nie? Otki. Może być. Chodź, może co nagrałem, pokażemy to kolegi. Cześć! Jest! Które? A tamte? Czekaj, po ile pochce? Po jakie 5 dyszek? Na pewno. Celuję. Dobry. Po ile takie sztuki? Po ile końcate? No, mówię. No, zaraz przedzwonię do niego, spytam się, czy on chce. To jest fajne. To. Widzisz? Nie, nie, samica, to dlaczego dobra robię? O, do tego? No. Ale który? To. A co to jest to, proszę pana?
Oto, to, co to ucieka. Oto. Pokaż panią. Oto, tak jest. Który to rok? 20. No, 3 latka. Ma już po sobie. No ale na 3 lata to ona nie ma tak, żeby było miała dużo. Nie. Fajne samochód. Jest to na węgierskich obrotach, widzisz, nie? Mi teraz samochód zabił. I mam samca, go wziąłem, żeby sprzedać, ale jak mówię, szkoda mi tego samczyka sprzedawać. Opuści pan coś? Nie ma trzeba. Trzymaj. Ale 5 jeszcze. No już niech zostanie ten same sumie, no już tyle lat jest sumie, to nie trzyma. No u nas jest już 2 lata. Piórka nie dostał i to od Spinka, nie? No. Co z Węgier przyłożył. Od Spinka kupiliśmy tego Andrzeja, nie? Ale to ten sam. Tak? Wszystkie, no. Wszystkie od niego? No. No ojciec kupił za 30 czy za 40. W zimę wtedy puścił. Ja po nich roczne były. No powiedzmy roczne były, nie? Po 150 zł mu płaciłem. Tak, ja to samo. A teraz, no tak zostały. Nalęgło się tego, jest brud i... Też ładna żółta, zobacz. Ja to samo płaciłem, kupiłem ze 30 od niego i wszystko poginęło prawie. No. Bo to z Wojlery było. Wiadomo, że nie puszczał tego. No. Nie taki. To jest też Wojlera, od razu mówię. No wiadomo. No. To nie jest. A wujek nie chce? Ale wolę powiedzieć, żeby potem nie było problemów, że... Wujkowi tego by wziął może samczyka, bo to samczyk będzie. To samiec. No. I samiczkę którąś by wujkowi wybrał. To jest samiec. Ale on chce młodych, on nie chce starych, bo no żeby od niego byśmy wzięli. No właśnie. Dobra, idziemy dalej. Dzięki. Nie ma problemu. Fajna samiczka. Widzisz, jaką wybrałem? Będzie pasować do niego. Na samicę potrzebuje. No to na samiczkę chce stoi. Lewki młode są. Fajne. Przydanie. Kaczki są, wszystko można kupować. O, już nie kupimy chyba lotki przelotki. A Tomek coś kupił? Nie kupimy lotki przelotki. I tak nie ma. I tak nie ma. A, nie ma. Nie ma. Co, zawracamy już? Czy jeszcze tu idziemy? Tak, zawracamy. Obrączki do podstawy się. Jaka cena czajki? Sprzedana jest. A, sprzedana już? A nowy rok. O, czajki fajne młode. Wziąłby i tamto, ale za mała. Tamta jest za mała, nie będzie. Mówi pan, że spadła pewnie na dół i wziął. Budapeszty fajne, co kupiliśmy, pokażemy co kupiliśmy. Kupiliśmy dwie czajki i czekaj, Budapeszty. Jeszcze może tu nagramy. Ile ona ma już? To jest starsza góra. Teraz czajki to schodzą. Ja nie wiem czemu ja wziąłem tą kurta, to nie wiem. A czemu nie? A nie zna. Ono też 2 lata już jest. Nie zostanie u nas. Też go pokażemy. Bo tu też masz takie. A co? Budapeszt. A ty, co to jest oto? To jest samczyk. Jaka cena? Para powinna być szybki. Ten? Tak, to jest samiec. 4 dychy. Dzwonimy. No. Do Mariusza, czy te końcaty będzie chciał stary? Chodź. No właśnie. Dzięki. Tam samicę miałeś tą, jak to, miedzianą do twojego samca, jakbyś chciał. Miedzianą gdzie? No tu była, w tej klatce też. No jest taka, ale nie w takim kolorze jak on, tylko... Widzisz? Nie, to tak, o to ciemna taka jak teraz jakaś. Nie widziałem, o. Nie widziałem jak wygląda. Oni dziadkowi uciekli. Dziadkowi uciekli. Nie. Dobry. Cześć. Wy? To fajne ptaki. Nie ma lotu ciemnych.
Dobra, pozdrawiamy. Dobra.